Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu miłosnym na miesiąc październik bieżącego 2021 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady, dlatego ten film będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część jest dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, spotykają się z kimś i w tym momencie myślą o tej osobie. Druga część filmu jest dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się treść filmu dla Was. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko, przecież każdy z Was ma inną historię życiową. Zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Ogólnie zaglądajcie mój kanał, nie tylko te filmy proponowane, które przychodzą jako powiadomienia, oczywiście jeżeli macie kliknięty dzwoneczek, tak? Obok subskrypcji, ale też zaglądajcie w zakładkę wideo, playlista, są czytania tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne, ogólne, miłosne, więc zawsze można coś tam sobie dodatkowo odsłuchać, co Was zainteresuje. Przechodzimy teraz, kochani, do rozkładu dla par. Karty są już potasowane, przygotowane. Za chwilę zaczniemy, ale zanim. Tu jest Wasza energia po przeciwnej Waszego partnera. Będę mówić ogólnie partner życiowy. To znaczy, oglądają mnie i panie, i panowie. I partner życiowy to znaczy, że jakaś kobieta, jakiś mężczyzna, z którym tworzycie relacje, z którym jesteście w parze, bądź dopiero się spotykacie, tak? Ze względu na to, że czytanie jest ogólne, jeżeli po prawej stronie karty będą bardziej rezonować z Waszymi przemyśleniami, zamiarami, uczuciami, odbierajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. Będą się zamieniać energie wtedy, tak? No dobrze, i to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Przechodzimy do rozkładu. Już karty przekładam i zaczynamy. Byczki, byczki, byczki. Miłość, październik. Co byk myśli na temat swojego partnera? Wieża. O. Albo Was zaskakuje, albo Was zaskoczyło może. Wybuchowy jakiś charakter. No zobaczmy dalej. Co Wasz partner myśli o Was? Trzy buławy. Co byk czuje do swojego partnera? Cztery kielichy. Co wasz partner czuje do was? Trzy miecze. Jakie są plany, zamiary byka względem partnera? 9 buław. Jakie są plany, zamiary waszego partnera względem was? 7 denarów. Coś jest nie tak, kochani. Coś tam się pomiędzy Was wkradło i myślę, że trzeba tutaj nad tym popracować. No zobaczymy. Widać, że bykowi zależy, że mimo wszystko jednak chce ratować ten związek. Czuję, że grunt traci pod nogami, a partner znowuż biernie czeka. Być może aż wyjdziecie z inicjatywą. No i to się robi taka właśnie nie wiadomo co. Lecimy dalej. Jak byk traktuje swojego partnera? 8 kielichów. Jak wasz partner traktuje was? Rycerz kielichów. Co lub kto was łączy? 5 buław. Co lub kto was dzieli?
diabeł. No jakaś toksyczna relacja, nie wiem, jakieś nerwy, co tutaj, o co chodzi? Nie możecie się dogadać? Jedno robi na złość drugiemu? No chyba, że jesteście w trójkącie i tutaj jest jakiś rywal. Jest jeszcze ktoś, o kogo być może byk albo jego partner jest zazdrosny, bo diabeł to jest ogromna zazdrość, takie przywiązanie, zależność ogromna od partnera. No, jesteśmy zazdrośni, to chcemy go mieć tylko dla siebie, bez opamiętania. Potrafimy momentami nawet szaleć, okazując tą swoją zazdrość. No zobaczmy, na początku października, jak będzie wyglądać Wasza relacja. Cesarzowa. Super. Połowa października. 9 denarów. I koniec października. Pustelnik. W tle czytania mamy sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Może być jakaś waga, może być panna, może być skorpion, koziorożec. Ale oczywiście niekoniecznie. No, powiem Wam, trudne to czytanie, jak już patrzę. No naprawdę trudna jest ta miłość, jeżeli można nazwać to miłością. Jak zwykle może będzie kilka wersji, może jedna, zobaczymy co mi przyjdzie do głowy. W tle mamy kartę sprawiedliwości. To jest prawo, to są umowy, rozstrzygnięcia, rozliczenia. Oficjalne powiedzenie sobie prawdy w oczy, czyli nie okłamujemy się, jesteśmy względem siebie uczciwi, szczerzy. W tle może chodzić o jakiś rozwód bądź jakieś małżeństwo. O coś tutaj chodzi, natomiast no, jeżeli byk nie wie do końca, na czym stoi i czuje, że traci grunt pod nogami, że coś się wali w jego związku, no będzie chciał na pewno to wyjaśnić, tak? Żeby wiedzieć, na czym stoi. Oczywiście jakaś umowa o pracę, którą teraz podjął Wasz partner i na którą czeka i którą się bardzo, że tak powiem, zaabsorbował, też może tutaj wpływać na to, co się dzieje teraz między Wami. Będę, kochani, powijać, bo coś mi zaczyna gardło boleć. A dzisiaj byłam jeszcze u okulisty, więc w ogóle dzień wrażeń. Lećmy dalej. Tą wieżę sobie dopowiem i tą trójkę mieczy na pozycji serca partnera. Dlaczego jest trójka mieczy? O co partner ma żal? Bo to jest złamane, zranione serce, tak? Jest mi przykro. Może zawiodłeś mnie w jakiś sposób. Może jakoś skrzywdziłeś, powiedziałeś coś, co nie powinno nigdy paść z swoich ust. Karta świat. Może być też tak, że szykuje się jakiś wyjazd zagraniczny. Ewentualnie właśnie nie są podomykane jakieś sprawy, tak? Karta świat jest to takie podsumowanie. Kończę pewien etap w swoim życiu i dopiero wchodzę w kolejny. A tutaj widać, że być może coś jeszcze nie jest uregulowane, nie jest rozliczone. Może właśnie chodzi o jakąś byłą relację. Może być taka wersja, że tutaj częste wyjazdy, podróże w sprawach służbowych zagraniczne, bądź w ogóle związek na odległość. Jedno z Was gdzieś tam mieszka za granicą, drugie w kraju. No i jest utrudniony kontakt, widujecie się bardzo rzadko. No byk na koniec października wiele spraw będzie musiał sobie przemyśleć. Będzie tutaj szukał rozwiązania sam. Oczywiście sam. Musi się zastanowić, czego tak naprawdę chce. Czy ta sytuacja mu odpowiada? Czy to jest dobre na dłuższą metę? No i przygotować się na jakieś dłuższe tutaj rozstanie, bo tutaj będzie jakiś wyjazd w sprawach zawodowych, bądź której z Was wróci tutaj do rodziny,
żeby załatwiać jakieś sprawy. Nie wiem, może zdecydujecie się też rozstać. Karty pokazują, żebyście to przetrwali, czyli jednak tutaj no, próbowali jakoś ten kryzys zażegnać. Te byki, które być może dowiedziały się, świat im się nagle zawalił, no ta wieża, to naprawdę coś musiało gruchnąć potężnie, że byk po prostu jest w szoku. Mogła być jakaś zdrada w tle. Jakieś kłamstwa. Bądź zazdrość podejrzewa, jak podejrzewamy partnera o zdradę, to jesteśmy zazdrośni, tak? Wtedy boimy się, no, powątpiewamy w uczciwość słów partnera. Dobrze, zaczynamy. Wieża. Wieża, wieża. Rycerz denarów. No na co, to, na co byk od dawna, że tak powiem, czekał, jakoś niestety legło w gruzach. Coś tutaj nie wyszło. I to jest wasza karta, więc nie wiem, czy byk jest zaskoczony, czy wstrząśnięty, czy po prostu czuje, że coś się wali, że jednak ten związek na takim fundamencie jak do tej pory, no nie przetrwa. Kolos na glinianych nogach chwieje się w lewo, w prawo, za chwilę to wszystko runie i zostanie tylko kurz. Więc tutaj być może byk musi zainterweniować. Zabiera się trochę w ślimaczym tempie. Tutaj też właśnie oczywiście to, co powiedziałam wcześniej, no praca, jakaś praca zawodowa, częste podróże biznesowe. Bo jest ta ósemka kielichów, jak byk traktuje partnera, no to bardzo przeżywa rozstanie, tak? Na przykład spotkacie się raz na miesiąc, raz na dwa, tak? I później znowuż byk czuje się samotny i bardzo przeżywa. Tęskni, no, płacze i jest mu smutno, jest takie rozbicie emocjonalne, jest byk jest zdekoncentrowany, musi się zebrać znowuż do kupy, żeby normalnie funkcjonować. Na pozycji serca są cztery kielichy, czyli taka nuda, wyczekiwanie, momentami odpuszczanie sobie, tak? No niby jest stabilizacja, niby jest ok, ale no kiedy coś się zacznie zmieniać między nami? I tutaj może być po prostu jakaś rutyna, że cały czas powtarzany schemat, no wreszcie już nam się jakoś nudzi. Chcecie coś zmienić, no nie akceptujecie pomału tej sytuacji. Coś chcecie sobie odpuścić, no i tak jakby... No brakuje tutaj czegoś. Brakuje jakiejś takiej pikanterii, no... Jakiejś zmiany. To nie jest dobre dla byka. Praca, praca, praca. No, praca zawodowa oczywiście, ale też praca nad sobą, praca nad związkiem. Mimo tych wszystkich dolegliwości, no byk nadal chce walczyć o tą relację, tak? Tylko być może już troszeczkę inaczej na to wszystko patrzy, jest bardziej zdystansowany, ostrożny, bardziej dba o siebie. Więc tutaj, byku, musisz ty być dla siebie priorytetem. Nie rób niczego dla partnera, który być może no, w jakiś sposób tego nie docenia. Chociaż ja tu widzę po kartach, że on chce z wami być, tylko być może coś się przedłuża. No na pewno, jeżeli ciągle słyszycie tak, rozwiodę się z nią, bądź z nim dla ciebie, no to tutaj coś może być nie tak. Nie wiem, czy nie jesteście okłamywane. Musicie to zweryfikować. I ta karta sprawiedliwości mówi o tym. Zapytaj się go szczerze i naprawdę już na poważnie, bo to zaważy na tym, jak między wami dalej się ułoży, tak? Żebyś nie tkwiła, bądź nie tkwił w jakichś takich pozorach tutaj stwarzanych przez drugą stronę, która z jednej strony chcecie zatrzymać, bo jest mu tak wygodnie, ale z drugiej strony no, jest mało decyzyjna i być może no, jeszcze nie ogarnęła sobie poprzedniej relacji. Bo sama może do końca nie wie, czego chce. Dziewiątka buław. Królowa kielichów. No, bykowi zależy, bykowi zależy. Byk jest przywiązany, byk bardzo lubi tą osobę, no, wiele miłych wspomnień. Może tutaj chodzi o jakiegoś raka, skorpiona bądź rybę. Ale na spokojnie tak do tego wszystkiego podchodzicie, bez jakiegoś takiego, bez jakichś nerwów, bez jakiegoś takiego wyrywania się. Wszystko to jest takie
takie dostojne, bym powiedziała. Takie dostojne. Pomalutku, jak ta królowa, tak? Ona jest spokojna, ona czuje się bezpiecznie, ona sobie rozważa. Po kolei, co i jak. Nie chce nikogo skrzywdzić. Jest pogodnie nastawiona do wszystkiego. Być może też zakochana. Dlatego tak bardzo przeżywa tutaj jakąś rozłąkę. No, ósemka kielichów mówi o tym, że wy tak wracacie do siebie i się znowu rozchodzicie. I wracacie i rozchodzicie. Może to jest taki typ relacji. No, czasami tak jest. Kto się czubi, ten się lubi. I tak raz cię rzucam, trzaskam drzwiami, raz znowuż wpuszczam cię w moje ramiona i jest po prostu miesiąc miodowy, później miesiąc jest rozwodowy. I taka przeplatanka. Dwa, jeżeli praca, no to faktycznie te wyjazdy, zwłaszcza za granicę, na 2-3 miesiące, ta rozłąka jest bolesna i byk czuje się niekomfortowo, sam tęskni. No wiadomo, mamy telefony, mamy messengery, Skype i różne takie wynalazki techniczne, ale to nie odda nam bliskości drugiego człowieka, który przytuli, który pocałuje, który weźmie za rękę, tak, powie coś miłego, jest obecny fizycznie w naszej przestrzeni, dodaje nam otuchy, dodaje nam takiego poczucia bezpieczeństwa, no i tej miłości, którą pragniemy, zaspokaja nasze wewnętrzne pragnienia emocjonalne. Więc tutaj o to chodzi bykowi, że dlatego ta rozłąka jest taka, no właśnie, ten księżyc, ogromna tęsknota i łudzenie się, okłamywanie samego siebie, bo to jest takie oszukiwanie się troszeczkę samego siebie, bo udaje, że jest wszystko okej, potrafię sobie coś wytłumaczyć, a jednak wiem, że wewnętrznie cierpię. I mimo, że tutaj no, jestem uśmiechnięty, niby wszystko gra, nawet zapewniam partnera, tak, że wszystko jest okej, to wewnątrz jest ta rozsypka, jest ta tęsknota i takie życie troszeczkę w świecie iluzji. No. I rak, znowu mi się tu rak pokazuje, więc może byki któreś tutaj coś z tym rakiem, właśnie nieborakiem sobie układają. Dobrze, co myśli o Was Wasz partner? Trzy buławy. No kurczę, no planuje podróż, nie może się doczekać spotkania z Wami. Chce dojść też z Wami do porozumienia, tak? Chce dojść z Wami do porozumienia, coś wyjaśnić, więc dobrze. Bardzo dobrze, bo powinniście sobie ustalić, co i jak. Jeżeli byk ma wątpliwości, czuje się zagrożony, niech zapyta. Ta sprawiedliwość to jest taka otwartość, szczerość, harmonia i równowaga. Sprawiedliwe ocenienie tej sytuacji, tak jakbyście stanęli z boku i spojrzeli na to wszystko obiektywnie i musieli właśnie wydać jakiś osąd, zadecydować. Tak musicie postąpić z tą relacją, bo być może oboje dojdziecie do wniosku, że to nie ma sensu i tak naprawdę tracicie tylko czas na to czekanie, na to coś, co nie daje Wam gwarancji bycia czymś więcej niż tylko tym, co jest teraz, tak? Dla jednych to będzie romans, dla jednych będzie innych trójkąt, no jakaś toksyczna, wydaje mi się, relacja, no. Macie się ku sobie, jest to pożądanie, jest to poczucie bliskości, może ta chemia, ale więcej, wydaje mi się, tu jest jakieś rzeczy, które stoją pomiędzy Wami, co do których nie możecie dojść do porozumienia, niż właśnie te aspekty tutaj takie, które Was ku sobie przyciągają. Bo jest Wam dobrze razem i to nie mam tu żadnych wątpliwości. Jesteście dla siebie atrakcyjni, no lubicie spędzać ze sobą czas, ale teraz któryś z Was być może jest zajęty ze sprawą kariery, inny znowuż marzy już o stabilizacji, o rodzinie. No i gdzieś się rozjeżdżacie w tych wspólnych priorytetach. Może trzeba to przeczekać, może trzeba się nad tym zastanowić, przemyśleć, co dalej. Czy w ogóle dajecie sobie ten czas? Czy chcecie czekać? Niektóre byki mogą zostać zaskoczone właśnie wyjazdem. Albo one gdzieś wyjeżdżają, albo Wasz partner wyjeżdża. To może być za granicę. Tutaj ta przykrość jest na pozycji serca Waszego partnera. No może jemu jest przykro, on jest zakochany, chciał się tu zaręczać. Może to tymi zaręczynami też byk się zaskoczy. Czeka na Waszą odpowiedź, a tutaj byk być może ma inne plany, tak? I mimo, że chce zrealizować te swoje plany zawodowe, no nie chce kończyć tej relacji, bo no, zaangażował się uczuciowo.
też będzie przeżywać to rozstanie. No tak może być, kochani. No jakoś musicie sobie to ułożyć. Wybierajcie tylko te karty, które rezonują. Tu jest jakiś żal. Nie wiem, czy jakaś uraza chowana gdzieś tam głęboko. No, ta trójka mieczy, zranione serce. Może być też tak, że związaliście się z osobą, bo to zranione serce może dotyczyć wcześniejszych jakichś sytuacji w waszej relacji, ale to może dotyczyć przeżyć waszego partnera z poprzednią partnerką bądź partnerem, tak? Coś jest nieuleczone, coś jest niepodomykane, niewyjaśnione, nieprzedyskutowane. Trzeba rozmawiać o takich rzeczach. Musicie być świadomi jedno drugiego. Wtedy łatwiej żyć. Wtedy wiadomo już, jak podejść, jakich tematów nie poruszać, drażniących, które mogą powodować jakieś właśnie blokady później. No ciężko jest, kochani, zwłaszcza jeżeli coś tam przykrego było w przeszłości. Być może wasz partner no, nie umie się tak otworzyć, tak? Jeżeli chodzi o jakiś wyjazd zagraniczny bądź po prostu odległość, no też może być to problemem. Jest mu po prostu przykro, bo być może miał przyjechać, nie będzie mógł przyjechać. Czeka. Czeka na pewno na wiadomość od was. Siódemka denarów. Chce inwestować dalej i obserwować, jak to między wami będzie dojrzewać wszystko, tak? Czy się dogadacie, czy jesteście sobie pisani, czy nie? Jak was traktuje rycerz kielichów? No, wydaje mi się, że to jest wrażliwa osoba. To jest osoba, która potrzebuje odpowiedniej aury, odpowiedniej atmosfery, żeby zwierzyć się, żeby mówić o uczuciach. Bardzo jej zależy na was i rycerz kielichów często mówi o dobrych wiadomościach właśnie, o tym, że planujemy spotkanie, być może usłyszymy jakieś miłe słowa, wyznanie miłości, może oświadczyny. Ktoś bardzo to przeżywa wewnętrznie, też się stresuje, no zapowiada jakieś dobre zmiany. Więc tutaj być może wasz partner bądź partnerka, no coś chce, jakąś niespodziankę wam tutaj sprezentować. Co was łączy? No i ta piątka buław, kochani. No piątka buław to jest jakaś rywalizacja, więc mówię, może być taka sytuacja, że jest ktoś trzeci, a może być tak, że wy po prostu nie możecie się dogadać. Być może komuś z was brakuje odwagi, żeby wreszcie powiedzieć to, co od dawna gdzieś tam chodzi po głowie i gdzieś tam być może leży na sercu. No jest taka jakiś konflikt między wami, no. Nie możecie się dogadać. Może rywalizujecie o coś, nie wiem. Może to byk musi rywalizować o partnera, bo jest ktoś trzeci. W tyle jakiś rozwód bądź małżeństwo. Zobaczmy tę piątkę buław. O co tu chodzi? Cztery denary. No, będę walczyć. Chcecie mieć dla siebie. Jesteś dla mnie ważny, ważna. A może tu chodzi o to, żeby rozwiązać tą sytuację, żebyście ściągnęli partnera do siebie gdzieś za granicę, tam gdzie pracujecie, bo tu chodzi o to, że chce mieć ciebie przy sobie. Nie tylko zatrzymać ciebie w swoim życiu, ale chce mieć ciebie blisko siebie, czyli żebyś był ze mną, bo nie akceptuję tych rozstań, bo dramatycznie, emocjonalnie je przeżywam. Nie chcę się z tobą rozstawać, tak? Jesteś tak dla mnie bliski. I właśnie być może no ten diabeł o tym mówi, że to jest takie przyciąganie, taka chęć bycia blisko partnera, że wręcz w obsesję to się jakąś przeradza, tak? No w taką niesamowite pożądanie, niesamowity taki pociąg do drugiego partnera. Jeżeli w przeszłości była jakaś zdrada i niby sobie wszystko tu wyjaśniliście już, ale no nie wiem, byk jeszcze cały czas uważa, że coś jest nie tak i ten związek może się rozsypać, macie rację. Partner, no coś tutaj w sobie jeszcze dręczy, coś jeszcze nie jest przerobione, więc musicie poruszyć ten temat, nawet jak on jest bardzo bolesny. Trzeba o tym porozmawiać, nie można tego spychać gdzieś, upychać gdzieś tam, ugniatać w zakamarkach serca, bo to prędzej czy później no urośnie do takich rozmiarów, że ciężko w ogóle będzie pewne rzeczy już poruszyć, tak?
chcecie być blisko siebie, no, zależy Wam na tym. Niektórym bykom też zależy na takiej stabilizacji, na utrzymaniu też pracy, więc być może tutaj chodzi o dwie sprawy tych dwóch mężczyzn. To jest, no, walczy w dwóch sprawach, o tym, żeby utrzymać pracę, ale też, żeby partner nie miał do mnie pretensji, że ja często wyjeżdżam, bo być może byk dostał jakiś angaż, nie wiem, jakąś fajną ofertę, może awansował, może jakiś kontrakt podpisał. Nie wiem, o co chodzi, ale tutaj, no, o tą zagranicę, o jakieś zmiany w Waszym życiu jest jakaś pretensja. Boli go to, boli go to. Kochani, co na początku października? Mamy kartę cesarzowej, więc na pewno będzie miłe spotkanie. Bardzo miłe. Będzie Wam razem dobrze. Widać tu, że się troszczycie, jesteście stęsknieni. Niektórzy mężowie może wracają do żon, niektóre żony do mężów. Natomiast jeżeli są tutaj jakieś wolne relacje, no to po prostu chcecie zrobić wszystko, żeby między Wami było fajnie i w jakiś sposób wynagrodzić ten czas rozłąki. Coś sobie tutaj ustalicie. Zrodzi się jakiś pomysł, który dobrze wpłynie na Waszą sytuację. No, praca na pewno świetnie, więc tutaj dodatkowy taki komfort finansowy. Cieszycie się, że coś sobie wyjaśniliście, ustaliliście. No i że jest Wam po prostu dobrze, że niczego Wam nie brakuje, można powiedzieć, tak? No ale na koniec miesiąca albo musicie się zastanowić, co dalej. I tutaj byk być może musi podjąć decyzję. Ewentualnie, no znowu, że rozstanie, bo trzeba gdzieś tam wracać, nie wiem, może na jakieś zbiory winogron, może jakaś praca sezonowa gdzieś właśnie za granicą. I tutaj znowuż ta samotność, w której byk nie umie się odnaleźć, bo nie wie, co zrobić. W jakiś sposób ją akceptuje, ale szuka cały czas rozwiązania już od dłuższego czasu, co tu zrobić, żeby ta praca nie wchodziła pomiędzy Was. Zobaczmy tego diabła jeszcze. As mieczy. As mieczy, szczera prawda. Być może tutaj nie do końca ktoś jest szczery i otwarty. Nie do końca mówi o swoich uczuciach. Wydaje mi się, że to jest Wasz partner, który, no, ten ból w sobie nosi. Nie chce się nim podzielić. To może być też jakaś umowa, kontrakt, z którym jesteście bardzo związani, no i nie możecie rzucić wszystkiego, żeby diametralnie zmienić życie i być tutaj z partnerem, tylko musicie właśnie te dwie sprawy być może pogodzić, żeby i jedno, i drugie zatrzymać przy sobie, bo i na jednym, i na drugim bardzo Wam zależy, więc tutaj, no, naprawdę dobry jest ten pustelnik, że naprawdę byk musi podjąć dojrzałą decyzję i znaleźć rozwiązanie, znaleźć ten złoty środek, który pogodzi te dwie sfery. Zawodowo-finansową i no, związkową, żeby i wilk, i owca był, i wilk był syty, i owca cała, tak? No, bo to jest trudna sytuacja. Albo to udźwigniecie, albo nie, ale myślę, że dacie radę, dacie radę. Jeżeli Wam zależy, no to na pewno dacie radę. Tylko szczerość, otwartość i podsumowanie tego wszystkiego i rozliczenie. Trudna sytuacja dla byka, no. No zobaczymy w listopadzie, jaką podjęliście decyzję. Czy nadal będziecie razem, czy jednak zdecydujecie się na chwilę rozstać. Kochani, jaka rada dla Was? Sześć kielichów. Dom, rodzina, przyjaciele, miłe wspomnienia, ale też nadrobienie zaległości, jeżeli chodzi o spotkania, o bliskość, o czułość, równowaga też emocjonalna. Zwróćcie na to uwagę. Na kogo uważać? Dwa kielichy, no właśnie. Żeby dojść do porozumienia. Żeby się po prostu dogadać i żeby jedna i druga strona była zadowolona i być może utrzymać tą relację, jeżeli faktycznie bardzo się kochacie.
Zobaczmy, co anioły na to. Wybaczanie i nauka. Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, no, to co dalej? No, wyzumuj, ojejku, kochany. No, widzicie jaka? O! Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, doświadczysz znacznie więcej miłości w teraźniejszości. No, ktoś nie pozamykał jakichś starych rozdziałów. Nie wiem, czy to chodzi o Was, czy o Waszego partnera. Musi być przerobione, przegadane, przebaczone. I wtedy można rozpocząć kolejny etap życia. Co aniołki dopowiedzą? Słuchaj innych, byku. Może macie jakiegoś doradcę, który Wam tam coś szepcze do ucha. A przede wszystkim słuchaj swojej intuicji. Kochany byku, bo Ty jesteś mądry, doświadczony. Ty wiesz, co robić. Tylko być może potrzebujesz troszeczkę czasu na to, żeby znaleźć lekarstwo na tą sytuację. I tego Wam, kochani, życzę. Podkreślając jeszcze raz, że jest to czytanie ogólne. Na pewno nie dla wszystkich byków. Może dla jednego, może dla kilku. Piszcie mi w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa i dziękuję z góry za każdy miły komentarz. Życzę Wam wspaniałego, udanego października. Wszystkiego dobrego. Pogody ducha, no tej bliskości, tej miłości, tego spełnienia i wreszcie zaspokojenia tych swoich pragnień emocjonalnych. Zapraszam na kolejne filmy, a teraz będzie czytanie dla samotnych byków. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne byki na czytaniu miłosnym na miesiąc październik bieżącego roku. Przypominam, czytanie ogólne, nie dla wszystkich, więc zawsze sprawdzajcie znak ascendentalny. Karty mam już potasowane, już je przekładam i patrzymy, co tam ciekawego w uczuciach dla naszych byczków. Najpierw przeszłość. Dlaczego, byku, jesteś sam? Bo rycerz mieczy. Obecna sytuacja. Wieża. Połowa miesiąca. 5 kielichów. Wasze nastawienie na tą sytuację. 3 kielichy. Dobrze, że się cieszycie. Super. Co karty radzą? 4 denary. Przeszkody. As denarów. I koniec miesiąca. 7 kielichów. W tle czytania król kielichów. No, jakiś rak, skorpion bądź ryba, ale niekoniecznie. Ktoś, kogo lubicie, kogo szanujecie, w kogo towarzystwie czujecie się swobodnie, miło, beztrosko, bezpiecznie, już mówiłam. Ktoś spokojny, opanowany. A może to jest Wasza energia, taka dojrzałość emocjonalna. Wiem, czego chcę, wiem, co będzie dla mnie dobre, wiem, co mnie wyzwoli. Kochani. Co było w przeszłości? No, był jakiś rycerz mieczy. Mógł być jakiś nerwowy osobnik bądź osobniczka. To mógł być wodnik, mógł być bliźniak, mogła być waga, ale niekoniecznie. No nie wiem, ktoś, kto tutaj był bardzo taki krzykliwy, ciągły dla jakiejś sprzeczki, jakiejś awantury, obelecał. Może za szybko podjęliście decyzję, żeby wiązać się z tą osobą. No nie wiem, tak samo jak szybko pojawiła się ta osoba w Waszym życiu, tak szybko z niego wypadła, można powiedzieć. Odjechała sobie w siną dal. Obecna sytuacja, karta wieży. Więc tutaj byk robi demolkę w swoim życiu, robi porządki. Nagłe, niespodziewane, zaskakuje otoczenie. Bo chce na porządnym fundamencie budować trwały związek, a nie na glinianych nogach utrzymywać jakiegoś kolosa niestabilnego. Więc tutaj widać, że byk podjął słuszną i szybką decyzję. Odcinam się, kończę, nie wracam, zamykam.
uwalniając się być może od jakiejś trudnej relacji. Oczywiście na pewno to wstrząsnęło bykiem, na pewno nie odbiło się echem na emocjach, trudna decyzja, ale jednocześnie jakieś takie wyzwolenie, tak? Wieża kończy jakieś problemy, no nagle coś z hukiem na nas spada, ale później jak się otrząśniemy, to zobaczymy, że to tak jak po burzy, można oddychać, atmosfera jest fajniejsza, rześkie, świeże powietrze, a nie zaduch, duchota, gdzie się każdy poci, męczy i nie może ze sobą wytrzymać. Zobaczmy tą wieżę. 9 buław, no. No coś się wydarzyło, w jakiś sposób wpłynęło to na Was. No nie powiem, że nie, bo wieża nie jest miłym przeżyciem. Nawet jak Wy sami podjęliście taką radykalną decyzję, widać, że Was to trochę zabolało, ale być może taka była właściwa decyzja. No i teraz dochodzicie do siebie po tych wstrząsach, tak? Więc tutaj widzę samotne byczki, które sobie dalej chcą planować swoje życie, ale są bardzo ostrożne, pilnują swojej przestrzeni życiowej, czekają na tą właściwą osobę. No niestety w połowie miesiąca mogą się jeszcze odezwać jakieś wspomnienia, więc tutaj no nie widzę kogoś nowego, ale pamiętajcie, że możecie polegać na bliskich, na przyjaciołach. Dobra zabawa. I cieszyć się, że coś się zakończyło, tak? Więc to jest Wasze nastawienie. 3 kielichy, cieszę się, wreszcie coś się zakończyło, wreszcie się uwolniłem. No i oczywiście szukać, spotykać się z przyjaciółmi i nie zamykać sobie drogi do nowej relacji. Więc widzę, że się cieszycie, mimo że momentami jeszcze może coś tam się odezwać z przeszłości, to nie bójcie się prosić o pomoc. Tutaj karty też mówią w tej piątce kielichów. I nie wracajcie już do tamtego tematu. Zamknijcie go definitywnie. Nie rozczulajcie się nad nim. Wasze nastawienie. 3 kielichy. Zobaczcie. Cieszyć się życiem. Cieszyć się życiem. Być może od dłuższego czasu czekaliście na to, aż coś tam się wydarzy w waszym życiu. Teraz zrobiliście sobie przestrzeń właśnie, no akurat tak ściągnęłam, kochani, no widocznie byki, które niedawno coś zamknęły, tak? Jeszcze są w tej energii troszeczkę jedną nogą, ale ja myślę, że od listopada coś się zacznie, kochani, bo ktoś może Was oczarować, bo ja widzę tutaj byka troszeczkę oderwanego od rzeczywistości, szukającego tego idealnego partnera. Mogą się pojawić jakieś motyle w brzuchu, może ktoś Was zafascynować, zauroczyć. A może byk będzie miał tyle możliwości, tylu adoratorów do wyboru, że zgłupieje i sam nie będzie wiedział, czego chce. Bo to też tak może być, że jesteśmy wybredni i jest tyle osób naprawdę zainteresowanych, no bo tutaj ta trójka kielichów, widzę spotkania, widzę jakieś imprezy, wyjścia. Byk nie płacze i nie zamyka się w domu jak pustelnik, tylko chce korzystać z życia. Wreszcie może, tak? Wreszcie być może, bo tu był być może w przeszłości jakiś zazdrośnik bądź zazdrośnica, który pilnował cały czas, który krzyczał, czepiał się o wszystko, o byle co. A wreszcie byk zrobił z tym porządek. Zobaczmy tą piątkę kielichów. Karta siły. No, trzeba mieć odwagę, trzeba mieć siłę stawić czoła tej sytuacji. Nic na sobie nie wymuszać. Nie pozwolić, żeby ktoś coś tam od Was chciał, żebyście robili na siłę. Jeżeli potrzebujecie czasu, żeby tutaj dojść do siebie po tych trudnych wydarzeniach, dajcie sobie tyle, ile potrzebujecie. Ale to nie znaczy, że nie chcecie się bawić, nie chcecie korzystać z życia, spotykać się z przyjaciółmi, cieszyć się tym życiem. Tutaj może o jakiegoś lwa też chodzić, kochani, wiecie? Ale lew, karta siły, no pokazuje tą Waszą siłę, tą Waszą taktykę, spokój, cierpliwość, opanowanie, że nawet jak coś tam się odezwie, to umiecie nad tym zapanować, tak? No bo jesteśmy ludźmi, mamy emocje, mamy uczucia i czasami nad tym nie panujemy, no nagle jakieś wspomnienie się pojawi i gdzieś tam może w sercu ukuć, tak? To wydaje mi się, że Wy będziecie umieli od razu jakoś to zweryfikować i zapanować nad tą sytuacją. Co karty radzą? 4 denary. Ustabilizuj swoją sytuację, tak? Możesz liczyć tylko na siebie, więc tutaj
Otaczaj się ludźmi, którzy są naprawdę dla Ciebie teraz ważni. Szukaj osoby, która będzie miała to coś. Żeby tak od razu nie rozdawać, nie otwierać się na coś nowego, tak? Tylko zrobić jakiś taki troszeczkę, no może dystans nie, ale nie tych swoich wartości, tych swoich prawdziwych takich klejnotów, można powiedzieć, emocjonalnych, żeby czekać na tą właściwą osobę, żeby jej to podarować, tak? No, jakąś amnezję mam, nie chcę mi się sklecić słowo. Żebyście poczekali na tą właściwą osobę. Teraz możecie polegać tylko na swojej intuicji. Skupcie się na pracy, na tym, co jest dla Was ważne, na bliskich Wam osobach, na których zawsze możecie polegać. To są te zgromadzone dobra, które zawsze są przy Was i starajcie się te dobra nie wypuszczać z rąk, tak? Dbać o nie. Tak bym to ujęła. No tutaj na przeszkodzie as denarów. Może być praca, może być kariera, ale też no, nie pojawił się nikt konkretny, kto dawałby szansę na razie na jakąś stałą relację. Kto konkretnie zasługiwałby właśnie na to uczucie, na podarowanie tego kielicha z tymi wszystkimi Twoimi nagromadzonymi dobrami, byku, tak? Bo tutaj no, na karcie przedstawione są klejnoty, ale dla mnie to jest całe Twoje bogactwo, całe Twoje wnętrze, które na razie zachowaj dla siebie. Nie pozwól, żeby ktoś Cię z tych dóbr okradł ponownie, tak? Pilnuj tego. No dobrze, wreszcie powiedziałam, o co mi chodzi. No i kochani, no koniec miesiąca, 7 kielichów, więc no szalejecie tutaj z wyobraźnią. Ale kto Wam zabroni, kochani? Kto Wam zabroni? Przecież to jest Wasze życie. I 7 kielichów, i dziękuję bardzo, udzieliłam wyczerpującej odpowiedzi. No ja mam taki układ z tarotem, jak dobiorę drugą taką samą kartę, więc udzieliłaś już odpowiedzi, dziękuję bardzo. No fajnie, kochani, cieszę się. Miejcie marzenia. Wybierajcie, przebierajcie, żeby trafić na tą właściwą osobę, żeby się już nie męczyć, żebyście nie musiały drugi raz stanąć w takiej trudnej sytuacji, dokonać tak trudnego wyboru, bo mnie się wydaje, że tutaj to byk zakończył jakąś trudną relację, nie to, że byk został rzucony, zdradzony i ktoś odszedł. Wydaje mi się, że to właśnie byk postanowił, że lepiej to zakończyć, bo razem nic pożytecznego i dobrego nie stworzymy. Nie będzie nam razem dobrze. Może coś zgasło tutaj w samym tym ogniku, w tej iskierce. A teraz szukaj, byku, szukaj tego jedynego, tej jedynej. Od razu Ci mówię, że nie ma ideału, ale nikt nie zabroni Ci fantazjować, marzyć, cieszyć się, bawić i szukać tej właściwej osoby. Nikt. A widzę, że jesteś teraz bardzo spokojny. Skupiasz się na pracy. Masz takie ułożone, spokojne życie, gdzie właśnie dookoła otaczasz się tylko ludźmi, na których możesz polegać. Którzy Cię chronią, którzy o Ciebie dbają. Natomiast w listopadzie może się jakiś rak, skorpion bądź rybka pojawić. Ktoś dojrzały emocjonalnie. Właśnie to, co tu zorganizowałyście, to jest też bardzo dojrzały emocjonalnie. Nie każdego na to stać. Bardzo się cieszę, że mimo tej trudnej sytuacji umiecie się bawić i normalnie odnajdywać w towarzystwie. Nie zamykać w czterech ścianach. Być może się już powtarzam, tak? Nie izolować od przyjaciół, od znajomych. Nie dawać po sobie poznać, że jesteście w jakiś sposób urażeni tą sytuacją. Nie. Wy jesteście świadomi. Czasami coś się odzywa, umiecie to opanować, ale cieszycie się życiem i to jest najpiękniejsze. Nie pozwoliliście, żeby ta
sytuacja zmieniła Was. Jaka rada dla Was, kochani? Osiem buław. Moi drodzy, osiem buław mówi o tym, że idźcie z tą energią, taką jak tutaj jest zaczęta. Idźcie dalej. Róbcie postępy, nawiązujcie nowe znajomości, korzystajcie z życia, cieszcie się tym życiem, bo to jest karta satysfakcji. No internet, nowe przyjaźnie, nowe kontakty, coś może się tam urodzić, kochani, więc może ktoś się pojawi, ten wymarzony, ten wyśniony, bądź ta najpiękniejsza, ta jedyna. Rozmawiajcie, nawiązujcie nowe kontakty. Na co, na kogo macie uważać? Paść kielichów, rybka młodsza od Was, niekoniecznie, ale też rozchwianie emocjonalne, żeby były taki, żebyście nie wpadali w takie momenty przewrażliwienia, niezdecydowania, rozkapryszenia trochę jak małe dziecko. No, po to jest ta karta lwa, która będzie Was dyscyplinować i przypominać Wam, że jesteście silną osobowością. No, jesteście bykiem, bykiem silnym, czasami upartym, ale odważnym. Mocnym. Wykorzystajcie to. Dobrze, kochani, co karty anielskie powiedzą nam? Paść kielichów to też nowe znajomości, randki. Może się ktoś pojawić ciekawy, kto Was zainteresuje. No i przyjaźnie, tak? Zwróćcie uwagę na przyjaźnie. Romantyczne uczucia. Oj, dawno nie było tej karty. Ale ona jest piękna. Uwielbiam takie klimaty. Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania. O tym mówi ósemka buław. Idź za tą energią, byku. Idź, kontynuuj ją. Pogłębiaj te uczucia. Piękna karta. Będzie dobrze. Co na uzupełnienie, aniołki? Proś, a będzie Ci dane. Jakieś wizualizacje, modlitwy, wyobrażenia tego nowego partnera życiowego, partnerki. Nie bójmy się prosić. Pamiętajcie, na początku było słowo, a słowo ciałem się stało. Wypowiadając na głos różne życzenia, bardzo szybko mogą się zamienić w świat materialny, więc dlaczego nie? Tylko musicie szczerze powiedzieć, z uczuciem miłości, spokoju. Cuda mogą się zdarzać, kochani. Mogą, mogą. Życzę Wam wspaniałego, udanego miesiąca. Dużo miłości, wytrwałości, cierpliwości, no i zabawy, jeżeli planujecie tutaj jakieś spotkania. Cieszycie się życiem i to jest wspaniałe. Nic na siłę, kochani. Nie zmuszajcie się do niczego, a przede wszystkim nie zmuszajcie się do tego, żeby na siłę znaleźć jakiegoś partnera, który będzie plasterkiem na krwawiącą ranę. Bo czasami tak jest, kochani, ktoś się rozstanie i zaraz szybko szuka sobie zastępstwo, czyli no, nie kieruje się uczuciami, tylko byle kogoś mieć, bo nie umiem być sam, nie umiem być sama. A jeszcze dopiekę byłemu bądź byłej i utrę mu nosa. No nie, nie w ten sposób. To nie byki. To nie byki. Wykorzystacie z życia, cieszycie się, nie odcinacie się od kontaktów towarzyskich i na spokojnie szukacie tego wymarzonego, wyśnionego, tego, który Was porwie do góry, uniesie, oczaruje. Moi drodzy, pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich, sprawdzajcie ascendenta. Będę uparcie jak mantrę powtarzać, żebyście się nie denerwowali, że nic tu dla Was nie ma. Jeżeli nie ma, to znaczy, że jest u Was ok. Być może dla jednego byczka bądź kilku jest to przesłanie. Piszcie mi w komentarzach, jak Wy to widzicie i co. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do kolejnego razu. Do usłyszenia.